Witam Was serdecznie, moi kochani, na kanale Videoblog Tech, w kolejnym odcinku, w którym to zaprezentuję Wam monitor budżetowy, ale całkiem sympatyczny, ponieważ ma matrycę IPS Philips 227e. Chyba najtańszy monitor z matrycą IPS dostępny na rynku. Zapraszam serdecznie do tego testu, recenzji i opinii o tym właśnie monitorze. to rodzicwo jest ultra lekki, waży niecałe 3 kg. Jak go pierwszy raz brałem do rąk, to się wystraszyłem, czy to nie jest jakaś atrapa, ale nie, to prawdziwy monitor. Cała budowa monitora jest wykonana z plastiku, łącznie z podstawą i sztywną nogą. Nie można go regulować góra, dół można jedynie go regulować przód tył od minus 5 do 20 stopni. Plastik niestety ma to do siebie, że strasznie się palcuje, jest to pianoplastik czyli taki błyszczący który bardzo ładnie przyjmuje nasze odciski palców 22 calowa matryca IPS ma rozdzielczość Full HD przy 60 Hz, natomiast jak Wam później pokażę, udało mi się go puścić na 80 Hz. Czas reakcji samej matrycy to 5 ms, natomiast jej jasność to 250 kandeli, a kontrast 1000 do 1. Dokładny typ matrycy to IPS ADS. Złącza, jakimi dysponuje monitor, to jest wejście VGA, DVI oraz HDMI z funkcją MHL. Czyli z możliwością podłączenia bezpośrednio naszego smartfona do tegoż monitora. Posiada też blokadę Kensington, za której to pomocą możemy przykuć nasz monitor do biurka. I można również zmienić proporcje ekranu z panoramicznego na 4 do 3, jeżeli ktoś akurat potrzebuje takiej dosyć już nietypowej w aktualnych czasach rozdzielczości, ale nadal używanej w wielu firmach. Sam monitor pobiera podczas pracy 15,5W, natomiast w trybie czuwania zadowoli się wartością. 0,5W. Zasilany jest osobnym zasilaczem, dołączonym oczywiście w komplecie, podobnie jak kabel VGA, niestety ani kabla DVI, ani HDMI nie otrzymamy w zestawie. Przyciski menu są dotykowe i czasami niestety ciężko je wyczuć bez patrzenia się pod monitor i sprawdzania, który jest w którym miejscu. Z ciekawej funkcji posiada soft Blue, czyli redukcję niebieskiego światła powodujące, to że nasze oczy nie męczą się podczas dłuższej pracy przed monitorem oraz smart kontrast, czyli kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany, a także kolory o ciemnych odcieniach wyświetlane w grach. Są bardziej wyraziste. Posiada też Smart Image Light, czyli szybki wybór predefiniowanych ustawień do pracy, gier i oglądania filmów. Link do strony producenta, gdzie są wszelkie szczegółowe parametry tego monitora, jak też do ceny o scenami tego monitora znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Wygląd widzieliście, parametry techniczne widzieliście, to teraz przejdźmy do testów samej matrycy w tym monitorze Philipsa. Zanim testy to wam jeszcze pokażę, że udało mi się puścić monitor moi drodzy na 80 Hz. On standardowo ma oczywiście 60 Hz, natomiast za pomocą panelu sterowania NVIDIA można sobie wybrać zaznaczając to, tą opcję, tą opcję i utworzyć nową. Można sobie wybrać częstotliwość. Oczywiście, jeżeli przesadzimy. To zobaczymy czarny ekran, ale po 15 sekundach on wróci do poprzedniego ustawienia. Więc się nie stresujcie i możecie sobie w ten właśnie sposób spróbować, na ile wasz monitor uda się puścić. Bo pamiętajmy, że im więcej herców, tym więcej rzeczywistych FPS-ów zobaczymy na ekranie podczas gier. Dobrze, przejścia od czarnego do białego stuprocentowego. E tu powinno być 3%. Gołym okiem widzę ledwo taki zarys tych 3%, czyli de facto na pierwszy rzut oka nie ma różnicy między 0 a 3%, niestety. Dodam oczywiście, że wszystkie parametry monitora są ustawione na fabryczne, nie ma ani podbicia kontrastu, także jest wszystko tak, jak fabryka dała, bez żadnych dodatkowych elektronicznych gadżetów włączonych w tym monitorze. Także tutaj pomimo tego, że mamy tą matrycę IPS, no niestety 3% zaczernienie, zaszarzenie już raczej to powinno być, nie jest widoczne gołym okiem. Wy to pewnie widzicie dopiero od 20%, natomiast dziesiątka gołym okiem już jest widoczna. A propos kolorów, 4% jest widoczne, ale bardzo słabo. Wy tego nie widzicie na pewno, ja to widzę gołym okiem z odległości około Metra jest to widoczne, natomiast nie jest to, myślę, tak wyraziste, jak powinno być przy 4%. Oczywiście nie się, że będzie to widać jak 9 czy tam 20% u Was, natomiast powinno to być faktycznie widoczne. Jest lekko ym, zaznaczone, czyli ta różnica między 0 a 4 jest, natomiast nie jest ona taka, jaka powinna być według mnie przy, tym 4%, yy, przy tej 4% zmianie koloru. I gradient z czarnego do białego jest ładny, równomierny, bez żadnych szarpanych krawędzi, bez, żadnych, bez żadnej pikselozy. Idzie ładnie, płynnie, praktycznie nie mam się tutaj co go czepiać, bo jest OK. Test gradientu uważam za zaliczony. I jeszcze przejście od zera do 100, troszeczkę inaczej, z czarnego do białego przez odcienie. Szarości co 2%. Yy, zerówka, dwójka i czwórka są praktycznie takie same. Szóstkę już widać, ósemkę. Ósemka zdecydowanie odcina się od szóstki. Yy, no i jak najbardziej od zerówki. Nie jest źle, aczkolwiek spodziewałem się, że monitor z matrycą IPS, tak jak wiele, które już testowałem wcześniej, jednak będzie lepiej oddawał te przejścia tonalne. I podświetlenie białe. Ewidentnie według mnie z lewej strony monitor e, po całości, że tak powiem matryce, jest jaśniejszy niż z prawej strony. Może to jest taki niuans, ale wydaje mi się właśnie, że ta lewa strona jest zdecydowanie jaśniejsza niż ta prawa strona. Natomiast duży plus za, za w miarę równomierne podświetlenie tych narożników i jeszcze kolor czarny. Tutaj zdecydowanie dobrze. Równomierność, myślę, że jest zachowana przy tym czarnym podświetleniu. Co do samego grania na monitorze, nie można mu absolutnie nic zarzucić. Pamiętajmy, że czas odświeżania matrycy to jest 5 milisekund, natomiast również pamiętajcie o tym, że udało mi się zwiększyć częstotliwość odświeżania. Do 80 Hz. Nie gwarantuję, że uda to Wam się na Waszym egzemplarzu monitora, natomiast myślę, że są na to duże szanse. Także, żeby faktycznie te 80 FPS-ów fizycznych uzyskać w grze, jeżeli oczywiście Wasza karta graficzna na to pozwoli. Tani monitor z matrycą IPS. W sumie budżetowy, w sumie chyba jeden z najtańszych z matrycą IPS dostępnych na rynku. Jego cena najniższa, jaką znalazłem. Na Ceneo, link oczywiście macie w opisie filmu pod spodem, to jest 440 zł. I pomimo tych małych niedociągnięć matrycy z podświetleniem przy jasnym tle oraz przejściami kolorów, myślę, że mógłbym go spokojnie polecić, bo mówmy się, jest to model budżetowy, kosztuje 400 zł z groszami, a nie ponad 1000. Także jeżeli ktoś szuka niedrogiego monitora właśnie z matrycą IPS, to myślę, że może spokojnie zastanowić się. Nad zakupem tego oto Philipsa 227e. Można mu wybaczyć parę tych niedociągnięć, patrząc na jego cenę. I do takich nieprofesjonalnych zastosowań, jak oglądanie filmów, nawet granie czy też praca z dokumentami, oglądanie zdjęć, podstawowa obróbka zdjęć, robienie filmów, jak najbardziej myślę, że będziecie z niego zadowoleni. I dlatego ode mnie leci znaczek rekomendacji dla tego. Monitora. Zważywszy na jego cenę i matrycę IPS oraz stosunek jakości właśnie do tej ceny. A jeżeli wy myślicie właśnie o jakimś tanim, budżetowym monitorze IPS, napiszcie mi w komentarzach na dole, co takiego robicie na komputerze, że chcielibyście właśnie monitor z matrycą IPS a nie TN. Dajcie mi znać, bo jestem ciekawy waszej opinii, waszego spojrzenia właśnie na temat matryc IPS, TN i wszystkich innych. Ode mnie to tyle w tym filmie, dzięki serdecznie za oglądanie, jeżeli się podobało poproszę o kciuka w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie mi saba i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki Wam serdecznie, pozdrawiam Wideoblog Tech.